A wiecie, 20 minut lotu to jest naprawdę, naprawdę mało. Latuję, lecisz mi do strefy, to cię bardziej chmurzaste, chmurowe, czy tam jakby to zazwał. Ile wieje? 90 węzłów od prawej. No my tu mamy zlecieć i zlecieć od razu. Rozpocznij nisza, nie znaczy się. Ridley Astra 2B. Tak mi pokazuje. Drodzy Państwo, wyśliłem małą usterkę, ponieważ no, zawiesił się program do streamingu. No ciekawe czemu, no aż normalnie zatrzymałem grę, bo się zawiesił. Dobra, wrócił bitrate, wracamy na żywo. Dobrze, program do streamingu się zawiesił. Mam nadzieję, że już teraz wszystko jest w najlepszym porządku i możemy wrócić do dalszej rozgrywki. Czyli wracam do Państwa. Ridley Astra 2B. Eko grudę ci nacinę, zróbmy może na razie to. Astra 2D. Via Ridley powinno być. Nie ma. Dobra. Stawmy tu coś takiego.
20:21 czasu cudu powinniśmy. Splain uważa, że dolecimy na miejsce za 30 minut. Nie, nie będzie takich przypadków, jak było to przed chwilą. Strasznie silny wiatr mam od tego boku. Uruchamiam mapę nowego lotniska dla tego wyścinka. 136.525. Aż 136. A, Gatwick Information. Zobaczymy, na jakim to pasie będziemy lądować. Jakieś złe wiatry chyba idą, bo się symulator zacina. Dobra, i że zlatujemy na wysokość nadaną. Stawimy sobie naszą własną prędkość. Nie, 81 będzie. Znaczy, że już jesteśmy na żądanej wysokości. Że nie jestem w stanie się rozpędzić. To jest ten straszliwy wiatr od boku. Jesteśmy na wysokości przelotowej. Zmagamy się z bardzo silnym wiatrem. No jak ładnie. To miasta tak oświetlone. To mi się najbardziej właśnie podoba podczas lotów nocnych, że te miasta są tak ładnie oświetlone. To wygrywa normalnie całą atmosferę nocnych lotów. To, że nie widać lotniska jak się ląduje, to, że nic nie widać na lotnisku podczas startu, podczas lądowania. To te światła nocne przebijają całą atmosferę.
75 Nm, to jeszcze nam nie będzie nic łapać. Rozpoczynamy zniszczenie, drodzy Państwo. Zmniejszmy prędkość. To są prawdziwe turbulencje. Coś się wczytuje, bo jakieś sinki drobne złapałem.
Ten airbusowy licznik klatek tu po lewo, co pokazuje 19, chyba się popsuł, bo ten mój właściwy pokazuje 30. Taki profesjonalny system. To... jakby co ten po lewej nie działa, więc się na niego nie patrzcie. Czysty, bo jest więcej. Czasami są takie przecinki. O, zapomniałem telefonu wyciszyć na kolejny najmądrzejszy odcinek. Jest strasznie ciężki dzisiaj samolot, czy nie aż tak strasznie ciężki, ale jakoś coś ostro zniża, a prędkości nie przybywa. Znaczy teraz zaczęło przybywać, bo wcześniej silniki musiały pracować. Patrzcie, jakie fajne kamery uszykowałem na odcinek. Możemy się patrzeć ze skrzydła. Jak wygląda samolot ogólnie? Możemy się patrzeć dalej, możemy się patrzeć bliżej. Jednak preferuję ten widok. Z tego widoku będziemy oglądać powtórki z lądowań. Tak, powtórki z lądowań dzisiaj będę pokazywał. Coś zostało działać. Zresztą nie pokazuje, że 73, a do lotniska zostało, nie wiem, 35. Spróbujmy to na tym.
Nie, to się nie działa, London Road People Information. No dobrze. Sporo tak. Na jakim pasie my lądujemy? Kurs 258, no to to w sumie z wiatrem. Czy to jest takie dobre? Nie powiedziałbym. Nie mieli wiatr od tyłu. Zrobimy coś takiego. Tego nie, ale to ewidentnie można trochę przykrócić. Dobra, tu się coś zmieniło. Nic ciekawego. Ja byłem jakby co, bo coś ten autopilot zaczął przesadzać z poziomem zlatywania. O, teraz będzie ok. Teraz jest bardzo ok. I ciśnienie mamy 1020. Czy znowuż ten autopilot? On chce mi overspeeda zrobić. Rozumiem się z nim aktualnie. Ale approach phase. Temperatura 16.
340 łamane na 0,5 dla P3. Ending lights. Seatbelt sight on. Okay. No, będziemy nas ustawiać na pas. On też jakoś dziwnie skręca. No nie, weź mi to daj, bo nie wiem, nie rozumiem się z tobą. Kurs pasa jaki jest? 78. Slaps one. You're down. Okay. Niżej. Speed check, flaps 3. Okay. Lewo i localizer. Radio altimeter alive. Co to jest nie tak dzisiaj? Localizer. Serio? Dobra, lądujemy samoczynnie. Approach. Ending checklist. Cabin crew, advised. Auto throttle mode. Speed. E-cam memo. No blue. Go around altitude. It is not okay, sir. No tak, przepraszam. No teraz jest ustawiona, panie. Dobra, no jest ustawiona w każdym bądź razie. Lądujemy. Continue. W ogóle mi silniki zaczęły teraz na marcu pracować, a nie wiem czemu nawet. Ciągnę autotrotn. Auto break. Na medium jednak.
broni, że mamy tutaj długi pas, można było długo lecieć nad nim. Witamy w Londynie, proszę Państwa.